Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Tematów nie brakuje. Na początek budowa z hali Suwałki Arena. Co słychać? No myślę, że budowa ma się naprawdę bardzo dobrze. Państwo możecie ocenić przejeżdżając czy przechodząc obok. Na zewnątrz naprawdę elewacja już praktycznie powstaje na całym budynku, są już elementy dekoracyjne montowane. Niezależnie od tego też sporo osób pracuje w środku, wykonywane są różnego rodzaju instalacje, podwieszana jest elektryka, jeżeli chodzi o klimatyzację, urządzenia są też zamontowane. Także naprawdę te kilkadziesiąt osób pracuje i te efekty widać, i myślę, że coraz bardziej możemy być spokojni o ten termin zakończenia tej budowy oczywiście imprezy, które miałyby się tam wtedy odbywać w miesiącu wrześniu, październiku i do końca roku. No, właśnie, realnie patrząc, są szanse na oddanie hali do końca sierpnia? Myślę, że jeżeli poziom i tempo pracy będzie zachowane, to myślę, że do końca sierpnia jesteś, firma jest w stanie ukończyć tą budowę. Bardzo nas to cieszy. Suwałki Arena rośnie, i tutaj bardzo świeży temat: konkurs na sponsora tytularnego. Tak, postanowiliśmy wraz z Urzędem Miasta ogłosić taki konkurs na sponsora tytularnego. No była nazwa, która została wcześniej wyłoniona. Była to nazwa robocza, marketingowa, taka na czas, jak gdyby prac związanych z tą budową. No i w tej chwili, jeżeli zaczniemy już do użytku, zaczniemy oddawać hale, postanowiliśmy właśnie taki konkurs ogłosić. No i poszukujemy sponsora, który chciałby mieć swoją nazwę właśnie na elewacji budynku, który no będzie, oprócz tego, że zapłaci za tą nazwę, będzie miał Miał możliwość gdyby, ustawienia swojej reklamy i wewnątrz budynku, a także na wyświetlaczu, który będzie na zewnątrz. Oczywiście wykonywania jakichś imprez sportowo-rekreacyjnych, które będą związane z jego pracownikami czy z jego działalnością. Oczywiście nie przeszkadza to, żeby wspólnie z nami organizować imprezy komercyjne. Także takie ogłoszenie pojawiło się na stronach BIP-u i Ośrodka Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na te strony. Czyli zakładając, że taki można powiedzieć przysłowiowy Jan Kowalski wniesie odpowiednią ilość środków, będzie mógł sygnować się nazwą, dajmy na to, Jan Kowalski Arena, tak? Oczywiście tutaj jak gdyby no, ten konkurs jest otwarty i wszystkich chętnych, którzy chcą poświęcić określone kwoty, na to e, zapraszamy. Ta kwota nie jest określona, ale oczywiście oczekujemy tutaj no, jak najwyższych środków. Także oprócz tych wszystkich właśnie elementów będzie mógł korzystać z materiałów promocyjnych, no i z wielu, które będą zawarte w przyszłej umowie. Inwestycji ciągle dalszy. Ostatni mecz Suwalskich Hywier odbył się bez oświetlenia, wszystko z racji modernizacji. Na jakim etapie są te prace? Tak, w tej chwili mamy firmę, która naprawdę na niezłym etapie jest, jeżeli chodzi o modernizację tego oświetlenia. Tutaj problem na początku pojawił się taki, że te słupy miały być wyjęte i prace miały być wykonywane na, na poziomie zero. No z racji takiej, że jednak ta konstrukcja jest tak zrobiona, że się tych słupów nie dało z fundamentów wyjąć. No firma przystąpiła do tej modernizacji na właśnie wysięgniku. No i tutaj parę dni było przystoju, było to związane z wiatrem, który no niestety cały czas wieje, ale firma bardzo sprytnie sobie z tym poradziła i powiem szczerze, na chwilę obecną na dzień wczorajszy mamy wszystkie lampy zamontowane na każdym ze słupów, jest ich po 40 na każdym słupie, czyli łatwo policzyć. Mamy 160 lamp o mocy 2000 watów każda. więc Tutaj ta moc jest dużo większa. Myślę, że zgodnie tutaj z założeniami, moc 1600 luksów na powierzchni boiska osiągniemy. Są szanse na to, że najbliższy mecz z Bytowią Bytów odbędzie się przy sztucznym oświetleniu, czy jeszcze jednak to zbyt wcześnie? Myślę, że jednak zbyt wcześnie. Do tego jeszcze dochodzą prace podłączeniowe. Fizycznie trzeba kable do tych lamp podłączyć. Naraz prace oczywiście w skrzynce na dole. No to są prace już precyzyjne. Potem ustawianie tego oświetlenia. Myślę, że na najbliższy mecz raczej firma nie zdąży ale mają termin z tego co pamiętam do końca kwietnia i do końca kwietnia tu deklarują, że na 100% te prace zostaną wykonane 24 kwietnia my czy z ŁKS-em Łódź, może wtedy? Tak, myślę, że to mogłaby być szansa, ale trudno mi decydować za wykonawcę. Wykonawca ma czas do końca kwietnia i na pewno będzie się starał, jak najszybciej tę pracę wykonać, ale tutaj nie wyrokowałbym, że mecz 24 będzie się już przy sztucznym oświetleniu, tym nowym sztucznym oświetleniu. To tyle w temacie inwestycji ośrodka sportu i rekreacji w Suwałkach. Przechodzimy do tematów stricte sportowych. Rusza Suwalska Olimpiada Seniorów. No, nie tylko rusza, ale już ruszyła. Pierwszy etap z tych czterech etapów, które mamy do zrealizowania, odbył się. w eee, Jakiś czas temu odbyły się pierwsze zawody pływackie i tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jest to coraz bardziej popularne. W zeszłym roku wystartowało 12 seniorów. Tutaj właśnie w zawodach pływackich w tym roku zapisało się 25, 20 wystartowało, czyli ta liczba znacznie się zwiększyła. Następnie w tym tygodniu mamy jeszcze zawody strzeleckie, na które jest bardzo duże zainteresowanie. No i przed nami jeszcze zawody lekkoetyczne i bowlingowe. Także w czterech etapach rozgrywanych, praktycznie od wiosny do jesieni, seniorzy mają okazję się w tym wszystkim wykazać. Także, oczywiście ze swojej strony serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy nie tylko do startu, ale i do kibicowania. No właśnie, zrobiło się nieco cieplej, co widzimy doskonale za oknami w regionie. Przed nami Miejskie Święto Biegania oraz pozostałe imprezy lekkoatletyczne. Jakie? Tak, Miejskie Święto Biegania już tutaj staramy się promować. Nasz dział marketingu już uczestniczył z promocją tej naszej imprezy, właśnie w dwóch miastach. Jakiś czas temu właśnie byli w Gdańsku, i w tym tygodniu byli w Warszawie, właśnie na półmaratonie. No myślę, że jesteśmy ciepło przyjmowani w tych środowiskach. suwałki są znane, sport w suwałkach ma się dobrze i to jest doceniane przez środowisko zewnętrzne. Także ta impreza jest już przygotowywana. Przypomnę, że będzie odbywała się na tydzień przed Blues Festiwalem. Ten termin będziemy starali się utrzymać. Jeżeli chodzi o start tutaj zawodów lekotetycznych, też na naszym stadionie zaczynamy inauguracyjną imprezę, a mianowicie pierwszy czwartek lekotetyczny, w następny czwartek. No i cyklicznie ta impreza się będzie odbywać. Niezależnie od tego jest jeszcze mnóstwo imprez lekotetycznych organizowanych przez kluby, przez LZS-y nasze, no i oczywiście przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na koniec ciekawostka, o której wspomniał Pan poza naszą anteną, mianowicie na miastka zdroju w suwałkach. O co konkretnie chodzi? Tak, tutaj wyszliśmy z taką wspólną inicjatywą. Inicjatywa naszych suwalskich wodociągów, aby nad zalewem Arkadia ustawić taki zdrój ozdobny. To jest taka konstrukcja wielkości 1,20 m wykonana z aluminium, bardzo, z aluminium, bardzo ozdobna, także oprócz tego, że będzie można tam się świeżej wody z kranu napić. Ci, którzy będą biegali, lub też spacerowali. Oczywiście będzie to element dekoracyjny. To przy, chcę powiedzieć, że to będzie jedyny taki element, jeżeli chodzi o zdrój ozdobny w Suwałkach, właśnie postawiony nad zalewem Arkadia. My ze swojej strony oczywiście prosimy o szacunek dla, tego, dla tej konstrukcji. No i oczywiście dbanie o to, że jak się ktoś tej wody napije, żeby kran za sobą zakręcić, żeby ona bez sensu przez ileś godzin nie, nie leciała. Podsumowując już powoli nasze spotkanie, pozwolę sobie jeszcze wrócić do okresu zimowego, ponieważ kalendarzowa wiosna w pełni, w ostatnim czasie nie mieliśmy okazji porozmawiać o tym na antenie Radia 5, jaki to był czas dla ośrodka. Znaczy czas był pracowity, taką dużą imprezą, którą wspólnie tutaj robiliśmy z miastem i Suwalskim Ośrodkiem Kultury i z paroma partnerami. Była stacja Pogodne Suwałki. Stacja cieszy się bardzo dużym powodzeniem. W tym roku mieliśmy bardzo ładną pogodę. Zakończyła się impreza, myślę, że bardzo fajnym koncertem, także ta frekwencja była bardzo duża. W następnym roku też, myślę, postaramy się o jeszcze więcej atrakcji. No oczywiście zimowisko w Nowej Odsłonie, a mianowicie takie nazwijmy to, ferie pobytowe dla uczestników, które cieszyły się ogromną wręcz popularnością. Widać jest potrzeba, że żeby te dzieci u nas były przez dłuższy czas i te atrakcje były zapewnione przez cały dzień, bo to był cały dzień pobytu u nas, łącznie z posiłkiem, więc ta forma na pewno dalej będzie w naszych tutaj ramach się rozwijała. No niezależnie od tego odbywało się jeszcze sporo różnych imprez takich rozrywkowych w czasie ferii, oczywiście przed i po, które się odbywały i na hali, i na terenach zewnętrznych Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach ma się dobrze i pracuje na pełnych obrotach, o czym rozmawialiśmy z panem Waldemarem Borysowiczem, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Bardzo dziękuję i życzymy oczywiście powodzenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.